Smartwatche z serii Huawei Watch GT 3 zaprezentowano w czerwcu bieżącego roku. To pierwsze tegoroczne inteligentne zegarki Huawei oraz kolejne smartwatche, które trafiły w moje ręce. Tak, oba. Huawei Watch GT 3 z kopertą o rozmiarze 46 mm na metalowej bransolecie spoczął na moim nadgarstku, a wariant mniejszy z kopertą o rozmiarze 42 mm, kobiecy, testuje dla Was Ania. Właśnie dzięki temu macie szansę poznać zarówno męskie, jak i damskie spojrzenie na zegarki popularnej marki. W tym filmie zajmiemy się zegarkiem dla panów. Huawei Watch GT 3 to zegarek bardzo uniwersalny. Jest niczym kameleon, który potrafi dopasować się do każdej sytuacji. W sklepach znajdziecie kilka jego różnych wersji. Każda zamknięta jest w kopercie ze stali nierdzewnej i wyposażona w piękny, dotykowy ekran AMOLED. Czytelność w pewnym słońcu? Wzorowa. Wszystko dzięki jasności szczytowej na poziomie aż 1000 nitów. Modele różnią się od siebie z zastosowanym paskiem. Ludzie biznesu zechcą postawić na wariant z bransoletą ze stali nierdzewnej lub eleganckim paskiem wykonanym ze skóry. Sportowcy wybiorą opcję z paskiem z fluoroelastomeru. Spokojnie, wszystkie one są wymienne i dostępne w sprzedaży w atrakcyjnych cenach, więc w swojej kolekcji możecie mieć wszystkie trzy. Koperta większego modelu ma jedynie 11 mm grubości, a modelu mniejszego zaledwie 10,2 mm. Na pewno są tu panowie, którzy myślą, że 46 mm to za dużo. Wręcz przeciwnie, to optymalny rozmiar. Na moim dość wątłym nadgarstku o obwodzie 16,5 cm sprzęt układa się doskonale, a tarcza jest przy tym na tyle duża, aby wyświetlane na niej pola danych były czytelne nie tylko w trakcie przechadzki, ale także podczas intensywnego treningu. Huawei stawia na komfort wynikający nie tylko z ergonomii obsługi zegarka, która stoi na naprawdę bardzo wysokim poziomie, ale też możliwości szybkiego dopasowania urządzenia do swoich indywidualnych preferencji. Zmiana tarczy zegarka Huawei Watch GT 3 jest bajecznie prosta i można jej dokonać z poziomu dedykowanej aplikacji. Do wyboru jest cała masa wzorów. Wymiana bransolety na pasek zajmuje kilkanaście sekund. Skrócenie bransolety o parę ogniw to także żaden kłopot. Jeśli czytaliście kiedyś moje testy zegarków, wiecie doskonale, że synonimem dobrego smartwatcha jest dla mnie smartwatch z odpowiednimi funkcjami sportowymi. No i Huawei Watch GT 3 jest dokładnie takim zegarkiem. Producent chwali się, że Huawei Watch GT 3 ma ponad 100 trybów sportowych, w tym 18 trybów profesjonalnych. Wiadomo, nie wykorzystacie każdego z nich, ale dobrze, że są. Powiedzenie mówiące, że od przybytku głowa nie boli, nie wzięło się znikąd. Sprawdziłem możliwości modułu GNS podczas biegania, spacerów, jazdy na rowerze oraz górskich wędrówek. Po raz enty muszę pochwalić Huawei za rewelacyjną precyzję pomiarów. Huawei Watch GT 3 obsługuje 5 systemów nawigacji: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou i QZSS. Sygnał jest poprawny tak w środku miasta, jak i w gęstym lesie, dzięki czemu dystans treningu czy też wyrysowana mapa aktywności zawsze są poprawne. Precyzyjny jest również pomiar tętna z nadgarstka i nie odbiega on znacząco od wyników rejestrowanych profesjonalnymi opaskami na klatkę piersiową. Kiedy wybrałem się na przejażdżkę rowerową, Huawei Watch GT 3 niemal natychmiast złapał tak zwanego fixa. W zasadzie stało się tak jeszcze wtedy, kiedy byłem pod blokiem. Proces wyszukiwania satelitów za każdym razem przebiega błyskawicznie, dzięki czemu unikamy jakiejkolwiek frustracji. Sygnał nie gubił się nawet w wymagającym terenie, co również jest ogromną zaletą. W trakcie treningów bardzo, ale to bardzo przydaje się wbudowany głośnik. Asystent treningowy odczytuje co wskazany interwał kluczowe informacje dotyczące uprawianego sportu. W trakcie biegania bardzo pomagało mi na przykład to, że nie musiałem spoglądać na tarczę zegarka, aby co kilometr poznać średnie tempo przebiegniętego odcinka lub średnie tempo całej przebieżki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić głośność komunikatów lub zupełnie je wyłączyć. Smartwatch, z którego korzystam na co dzień, musi oferować długi czas pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę. Zegarek wymagający codziennego ładowania? Dzięki, ale nie. Akumulator w Huawei Watch GT 3 z kopertą w rozmiarze 46 mm może działać do 14 dni na jednym ładowaniu. W przypadku mniejszego zegarka jest to nawet 7 dni. Dużo? No pewnie. Oczywiście aktywacja dodatkowych funkcji pokroju Bluetooth, pomiaru temperatury ciała, to jest nowość w tej serii, czujnika nasycenia krwi tlenem, pomiaru tętna i GPS skróci ten czas, ale z Huawei Watch GT 3 na nadgarstku bez problemu przebiegniecie maraton, a nawet zaliczycie triatlon na dystansie Ironmana z włączonym GPS i pomiarem tętna, o ile nie będziecie się specjalnie ociągać. Po wysiłku sprzęt naładujecie wygodnie.
bezprzewodowo. Miłośnikom sportu z pewnością spodoba się trener AI, który może ocenić kondycję na podstawie historycznych danych wysiłku. Ba, jest w stanie zaproponować profesjonalny plan biegowy dostępny z poziomu apki Huawei Zdrowie. Zegarek przypomni o nim każdego dnia, motywując do ruchu oraz poprawiając w ten sposób sprawność fizyczną. Okej, my tu ciągle o sporcie, a Huawei Watch GT 3 to cała masa ciekawych funkcji, o których można by nagrać osobne wideo. Wspomnę o mojej ulubionej. Czy wiedzieliście, że mając opisywane tu urządzenie na nadgarstku, można zupełnie zapomnieć o konieczności prowadzenia rozmów przez telefon? Wystarczy założyć Huawei Watch GT 3, włączyć Bluetooth i sparować go ze smartfonem, aby móc za jego pośrednictwem prowadzić konwersację. Huawei Watch GT 3 ma nie tylko głośnik, ale także mikrofon, który to umożliwia. O takich oczywistościach jak opcja odczytywania powiadomień z komunikatorów na ekranie zegarka nie będę nawet wspominał. A, no właśnie to zrobiłem. Możliwości inteligentnego zegarka Huawei da się zwiększać poprzez instalację dodatkowych aplikacji. Można to zrobić za pośrednictwem dobrze już Wam zapewne znanego sklepu z aplikacjami Huawei App Gallery. Huawei Watch GT 3 to kolejny inteligentny zegarek w ofercie Huawei, który imponuje nie tylko jakością wykonania i wyglądem, ale także długim czasem pracy na baterii, bardzo dokładnymi pomiarami i przyjaznym w obsłudze oprogramowaniem. Urządzeniem tym powinny zainteresować się wszystkie osoby pragnące nosić na swoim nadgarstku modny gadżet, ale także ci, którzy chcą poprawić swoją kondycję fizyczną i stan zdrowia. Dajcie znać w komentarzach, jakie funkcje i cechy smartwatchy są dla Was najważniejsze. Oczywiście podzielcie się też opinią na temat Huawei Watch GT 3. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu do tego miejsca, trzymajcie się i do zobaczenia!